Opuszczamy piękną Malagę i jedziemy do Gibraltaru. W oddali widzimy już Rock of Gibraltar, czyli skałę gibraltarską. Zaraz wejdziemy na teren Gibraltaru. Ciekawostką jest to, że będziemy przechodzili przez lotnisko. Zaczynamy zwiedzanie od rezerwatu przyrody. Takie atrakcje czekają nas niebawem. Lotnisko z pasem startowym, który przebiega przez ulicę. Dużo osób w celu dostania się na skałę gibraltarską bierze udział w zorganizowanych wycieczkach objazdowych. My zdecydowaliśmy się przejść całość pieszo. Większość terenu skały gibraltarskiej zajmuje rezerwat przyrody. Wstęp i możliwość skorzystania z wielu jego atrakcji kosztowało nas 13 funtów. Zwiedzanie zaczęliśmy od zamku Maurów, którego fortyfikacje pochodzą z XII wieku, a główna budowla, wieża, z 1333 roku, kiedy to Maurowie odzyskali Gibraltar z rąk hiszpańskich. Lotnisko, o którym wspomniałem wcześniej, pas startowy nad samą wodą, żeśmy przechodzili wcześniej. Niestety tunele z II wojny światowej nie były wliczone w cenę. Kilka atrakcji wiąże się z wielkim oblężeniem Gibraltaru pod koniec XVIII wieku. Za chwilę zobaczymy skromną wystawę poświęconą tym wydarzeniom. W tym miejscu znajduje się również jeden z pierwszych budynków z czasów brytyjskich. Great siege showed 333 soldiers killed and 138 disabled by wounds. By carving graffiti, and the walls of these buildings are covered with advances. Przyszła kolej na ośrodek dziedzictwa wojskowego. Wielkie oblężenie Gibraltaru, o którym już wspomniałem wcześniej, było nieudaną próbą odbicia przez Hiszpanów i Francuzów Gibraltaru z rąk Brytyjczyków. Zaraz przejdziemy się tunelami wykutymi przy użyciu jedynie najprostszych narzędzi i prochu strzelniczego. To imponujący system obronny zaprojektowany podczas oblężenia. Na szczyt można było wjechać również za pomocą kolejki linowej. Zaraz przejdziemy się mostem windsorskim, który ma 71 metrów długości i wisi nad 50-metrową przepaścią. Przechodząc przez fragment muru Karola V z 1540 roku, weszliśmy na teren, gdzie zaczęły pojawiać się makaki. Gibraltar jest jedynym miejscem w Europie, w którym występują żyjące na wolności małpy. Małpa zabrała jedzenie.
To na plecaki to się bawiać. Nie zabieraj. Uważ na kamerkę. Tam do kolegi, po moje jedzenie. Widać Maroko, jest bardzo blisko. Teraz idziemy na punkt widokowy z przeroczystym podłożem, a następnie na szczyt samej skały. Możesz ten dziś? Skywalk. Taras widokowy z przeroczystym podłożem, znajdujący się 340 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy na szczycie skały Gibraltaru. Mamy tutaj jeszcze kilka punktów do zaliczenia, m.in. jaskinię Świętego Michała. W tle widać Maroko. Przy odrobinie szczęścia jutro tam będziemy. Na terenie Gibraltaru znajduje się kilka baterii artyleryjskich, chociażby XIX-wieczne Lord Ayres i O'Hara, czy wcześniej pokazana XVIII-wieczna bateria księżniczki Karoliny lub XX-wieczna Toby Battery. Czas na pięknie oświetlone jaskinie Świętego Michała z tunelami, olbrzymimi stalaktytami, stalagnatami i stalagmitami, gdzie znajduje się również sala koncertowa. Słupy Herkulesa dla starożytnych oznaczały koniec znanego im ówcześnie świata. To dziś zwiedziliśmy. Zmierzaliśmy w stronę najdalej położonego miejsca na południu Gibraltaru, Europa Point. Po drodze minęliśmy meczet. Zanim się totalnie ściemniło, zdążyliśmy trafić pod pomnik upamiętniający 16 ofiar katastrofy lotniczej 4 lipca 1943 roku z generałem Władysławem Sikorskim. To już koniec zwiedzania Gibraltaru. Zaczęliśmy rozglądać się za noclegiem, wyjątkowo na ostatnią chwilę.
Na last minute udało nam się znaleźć wielki apartament w przyzwoitej cenie w miejscowości Tarifa. Skąd wyruszymy promem do Maroka, a konkretnie do Tangeru. Zatem już teraz zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem przeniesiemy się do arabskiego kraju w północno-zachodniej części Afryki.